Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Cienie Przeszłości. Już chciałam powiedzieć Złote Wrota, ale nie, Złote Wrota mamy już zakończone. Mamy troszeczkę zadań, jak tam z kolejnym poziomem, no raczej jesteśmy blisko nawet w miarę, także w sumie moglibyśmy udać się gdzieś. Mamy jeszcze tutaj z paroma osobami do pogadania, na przykład z Erikiem i moglibyśmy to zrobić. Tutaj też widzę, że są jacyś ludzie w chacie, więc spróbujmy coś zrobić. Widzę, że z Erikiem nie mogę pogadać, ale tutaj coś jest. Mamy Gaja. Bogowie cię zsyłają. Cóż tu się stało? Ponoć zabiłem tego kopacza na podłodze. Możesz mi jakoś pomóc? Gaj robi co w jego mocy, ale nie wygląda to dobrze. Swoimi gładkimi słówkami udało ci się ostatnim razem mnie uratować przed mantem od strażników, kiedy nie mogłem zapłacić za ochronę. To nie do końca to samo. Ale mów, jak to było. Nie tak dawno temu Benwick zwalił z nóg na arenie jednego strażnika z zamku. Dzięki twojej rudzie byłem jednym z tych, którzy na niego postawili i nieźle się obłowili dzięki zakładom Uskatiego. Z wygranej nakupowałem z kumplem piwa i upiliśmy się na całego. Zatoczyłem się więc do swojej chaty, położyłem się spać i zasnąłem. Następnego ranka budzę się i nagle na podłodze widzę jakiegoś gościa. Oczywiście wezwałem strasza, ci o ironio uznali mnie za sprawcę. Udało mi się jednak jeszcze przekupić Neka i powiedzieć kumplowi, żeby cię poszukał. Okej, okay, jak widzicie, Nek jeszcze żyje. To ciekawa sprawa. Czyli zamiast zwrócić mi moją rudę, przehulałeś wszystko na piwo? Właśnie dlatego nie chciałem cię zaciągać na popijawę, bo tylko byś prawił morały. Powinienem był ci oddać tę rudę, wiem, ale teraz są ważniejsze rzeczy niż mój dług wobec ciebie. Jeśli mi nie pomożesz, to pewnie już nigdy nie zobaczysz swojej rudy. Mhm. Jak mogę ci pomóc? Nek mnie tutaj uziemił, zacznij od rozmowy z nim. Okej, okay, mamy też tutaj Gaja. Pogadajmy z nim w takim razie. Widzę, że nie mogę. Mamy tutaj ciało i troszeczkę rzeczy porozwalanych. No, pogadajmy w takim razie z Nekiem, ale najpierw zróbmy sobie pierwszy zapis. Nek? Poproszono mnie tu o pomoc. Jeszcze jeden kopacz. O mało chata od was nie pęka. Nieważne. Jako, że jestem dobrym człowiekiem, dałem Ingorowi szansę wybronienia się, zanim zedrę z niego skórę. Tylko nie waż się marnotrawić mojego czasu. Jeśli masz zamiar pomóc Ingorowi, to lepiej się streszczaj. Jeśli opuścisz to pomieszczenie, albo zrobisz jakąś inną głupotę, to skończy mi się cierpliwość i wrzucę twojego przyjaciela do lochów. To jak? Będziesz coś robił? Czy mogę od razu wpakować Ingora za kratki? Okej, okay. No pomożemy mu oczywiście. Pomogę. Więc pośpiesz się, nie mam ochoty tutaj spędzić całego dnia. Okej, okay. Musimy wybronić jakoś Ingora. To tak, może najpierw zapytajmy Neka. Dlaczego Ingor jest jedynym podejrzanym? Dowiedziałem się, że Ingor i ten martwy kopacz nienawidzą się nawzajem. Dla mnie sprawa jest jasna. Ingor zwabił go do chaty, zabił, a całą winą obarczył obcego człowieka. Jeśli kopacze zaczną się nawzajem mordować, to wkrótce zabraknie rąk do pracy w kopalni. Niech się tłuką między sobą, ale w mojej dzielnicy nie ma zabijania. Mhm. Jak dowiedzieć się czegoś więcej o morderstwie? Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapytaj każdego tu zgromadzonego, co sądzi na ten temat. Ja już wypytałem resztę kopaczy w okolicy, ale żaden z nich niczego nie zauważył. Możesz też w sumie przyjrzeć się ciału, jeśli cię korci. Okej. Jak doszło do morderstwa? W plecy wbity jest sztylet, a ty mnie pytasz, jak do tego doszło? Jak można zadawać tak głupie pytania? Dobra, no na razie nie jesteśmy, wiadomo, gotowi bronić. Więc tak, sprawdźmy. Tutaj jest cudze łóżko, wiadomo. Nie znam się na otwieraniu zamku. No niestety kufra nie sprawdzimy. Zwłoki możemy zbadać. Kieszenie? W kieszeniach nic nie ma. Okej. Okay. Do ciała wbity jest zwyczajny sztylet. Każdy mógłby sobie sprawić taką broń za kilka bryłek rudy. Mhm. Nie znam tego gościa. Okej. Okay. Głowę ma skierowaną w stronę łóżka. Zawsze to samo. No raczej osoba, która spała w łóżku, nie mogła go zabić, skoro się patrzył w stronę łóżka i tak upadł. Nie wiem, ciekawa sprawa. Sprawdźmy resztę, tutaj nic. Skrawek materiału znaleźliśmy na przykład.
Mamy kubek również. Tutaj są przedmioty porozwalane. Za tą szafką coś może jest. Tylko nie chciałam się zbagować. Szkoda, że nie mogę wejść tam. No, skrzyni niestety nie sprawdzimy. Tutaj przy kominku też raczej nic nie ma. Jeszcze mamy krzesło. No, możemy na nim usiąść, ale co to da? Raczej nic. Dobra, no, mamy tutaj Ingora. Możemy go zapytać. Nie wspominałeś nic o swoim motywie. Motywie? Wydajesz się znać zmarłego. Jasne. To Pat, każdy go tu zna. Jest, a raczej był niezłym dupkiem, ale przecież nie zabijałbym go z tego powodu. Mhm. Czy ten strzępek należy do ciebie? Nie. Jedyna rzecz, z jakiej jestem dumny w tej kolonii, to mój nienaganny strój. Gdzie to znalazłeś? W twojej chacie. Co dziwne, może należy do zmarłego. Mhm. Dlaczego tyle rzeczy wala się przed szafką? Och, nie mam pojęcia. Może po pijaku się potknąłem i w nią uderzyłem. Tylko jakie to ma znaczenie? Może? Opowiedz mi raz jeszcze, co się stało. Nie tak dawno temu Benwick zwalił z nóg na arenie jednego strażnika z zamku. Tak, to wiemy. Następnego rana. Mhm. Dobra, no mamy jeszcze Gaja do pogadania. Gaj, co ty masz wspólnego z tą sprawą? Nick mnie tu zaciągnął. Byłem ostatnią osobą, która widziała Ingora, zanim zauważono ciało w tej chacie. Myślisz, że to sprawka Ingora? W żadnym wypadku. Obaj dobrze go znamy. Odkąd trafił do kolonii za długi z zakładów. Nawet pijany nie posunąłby się do morderstwa. Okej. Możesz mi pomóc jakoś rozwiązać tę sprawę? Zanim zasypiesz Neka swoimi argumentami, powinieneś omówić temat ze mną. Z pewnością mogę źle ocenić ich trafność, ale to na pewno pomaga, kiedy wypowie się je na głos. Tylko nie zapominaj, że każdy punkt, który przedstawisz Nekowi, musi być z automatu prawdziwy. Niektóre rzecz jasna mogą się wzajemnie wykluczać. Przedstaw jakiś argument, tylko wtedy, kiedy będziesz pewien, że on ma sens. Dobra, to przydatna informacja. Opowiedz mi coś o wieczorze przed morderstwem. Ingor wygrał niezłą sumkę u Skatiego i postawił całej dzielnicy kolejkę piwa. Mówiłem mu, że lepiej będzie najpierw spłacić swoje długi u ciebie, ale jak widać, nawet piwo ma u niego wyższy priorytet. Świętowaliśmy do późna w nocy, ale potem rozpętała się taka burza, że musieliśmy się rozejść do swoich chat. Już wtedy Ingor był nieźle wstawiony. Czy ktoś coś widział? Nie, to była naprawdę sroga burza. Pochodnie zgasły, a księżyc zakryły chmury. Nie wspominając już o tym całym hałasie od deszczu i piorunów. Mhm. Ingor mówi, że po świętowaniu od razu zasnął. Zgadza się. Nawet pomogłem mu wrócić do chaty, bo ledwo stał na nogach. Dobra, to przydatna informacja. Czy Ingor uderzył w szafkę, kiedy zaciągałeś go do chaty? Nie, pomogłem mu się położyć i od razu wyszedłem. Skąd ten pomysł? Ingor nie wie, dlaczego rzeczy z szafki znalazły się na podłodze. Nie zwracałem na to aż takiej uwagi. W każdym razie to na pewno nie ja. Okej. Czy te rzeczy leżały już tam, kiedy wszedłeś do chaty Ingora? Nie mam pojęcia. Było strasznie ciemno i szukałem łóżka na czuja. Po ciemku wszystko mogło się wydarzyć. Zawsze to samo. Póki co mam takie argumenty. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Ingor nie miał żadnego motywu. Nie zabija się kogoś tylko dlatego, że się go nie lubi. Dobra, to jest jedna sprawa. Skrawek materiału. Ten skrawek materiału nie należy do Ingora. To raczej ubranie sprawcy. Dobra, co dalej? Do rany na plecach. No niech będzie. Ingor był zbyt upity, żeby kogokolwiek zabić. Ingor był tego wieczoru zbyt wstawiony, żeby móc kogoś zajść od tyłu. Trup ma wbity w plecy sztylet. Ingor był jednak tego wieczoru zbyt wstawiony, żeby móc kogoś zajść od tyłu. Dobra, no tak chyba lepiej to brzmi. Do charakteru możemy się odwołać. Mam już dość tej paplaniny. Dobra, tego lepiej nie mówić, bo tego nie wiemy. Odwołaj się do szafki.
Gaj zaciągnął Ingora do chaty i pomógł mu się położyć. Żaden z tej dwójki nie przewrócił tej szafki. To była sprawka mordercy. No i dobra, i to jest chyba wszystko, co możemy w sumie powiedzieć. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Nie sądzę, żeby to wystarczyło. Powinieneś się jeszcze rozejrzeć lub zmienić coś w swoim rozumowaniu. Dobra, no to możemy spróbować. Rozejrzeć się jeszcze mówisz, no dobra, no nie wiem, co jeszcze tutaj możemy gdzieś znaleźć. Może być tak, że nie wszystko mamy. No tej skrzynki nie otworzymy na pewno. Nie znam się na otwieraniu zamku. Dokładnie, tutaj mamy łóżko, jest Nek. Tutaj ogarnięta jest sprawa, krzesło, a zwłoki możemy jeszcze obejrzeć. O! Musisz uważać na to, co mówisz. Ciało jest kompletnie suche. Ten skrawek nie pasuje do ubioru poszkodowanego. Kiedyś takie sprawy załatwiały. Dobra, no wydaje mi się, że teraz mamy wszystko sprawdzone. Jeszcze do Ingora spróbujemy zagadać. Ciało jest całkiem suche. I co? Gaj opowiadał mi, że po świętowaniu grzmiało do białego rana. Czyli to wszystko musiałoby się odbywać przy świetle dziennym, na oczach innych. Tak jednak nie było. To faktycznie dziwne, może zainteresuje to Neka. Okej. No dobra, nie chcemy już tego słuchać chwilowo. I Gaj, mogę coś jeszcze z tobą? Mówi ci to coś? Nie, wygląda zupełnie normalnie. O co chodzi? Nie należał ani do Ingora, ani do trupa. Ale znalazłem to w tej chacie. W tym obozie nie można tak sobie trwonić materiału. W końcu potrzebujemy każdego skrawka na torby czy ubrania. Jeśli nie znalazł się w tej chacie przez przypadek, to chyba mamy trop na sprawcę. Mam już dość tej pachy. Dobra, zrobimy w takim razie zapis i spróbujmy... A może jeszcze Nek coś? Mogę z Nekiem? O. Czy ciało było już suche, kiedy je znaleźliście? Tak. Skąd w ogóle to pytanie? Kogo obchodzi, jak suche jest ciało? Nie znalazłem niczego przy zwłokach. Zgadza się. Ingor też prawie nic nie miał. Ale ja myślę, że gdzieś ukrył cenne przedmioty zmarłego. Bo który kopacz wyszedłby z domu bez zabrania swojego klucza albo rudy? Okej, to może jeszcze raz zrobimy rundkę po mieszkaniu. Może Gaj coś jeszcze na ten temat powie? Wspomniałeś, że rozszalała się burza, ale kiedy znaleziono ciało, było zupełnie suche. Naprawdę? Nie ma szans, żeby po takiej burzy wyschnął tak szybko. Zwłaszcza jeśli jesteś trupem. To jest naprawdę ciekawe. Nie potrafię sobie wyobrazić, jak można po drodze nie zmoknąć do suchej nitki podczas takiej burzy. Zatem zmarły musiał się znaleźć w tej chacie przed albo po. Innego wytłumaczenia nie widzę. Dokładnie. Powiedziałeś, że po ciemku wszystko mogło się wydarzyć. Tak, to prawda. I wspomniałeś też, że była burza. Zatem nikt nie mógł po tobie wejść do chaty w suchych ubraniach. Zgadza się, ale chwila. Chcesz zaznaczyć, że ciało już tam było, kiedy wszedłem do chaty? Dokładnie. Nawet w całkowitej ciemności bym je zauważył. W końcu leży przed łóżkiem. Ciało nie znajdowało się wtedy przed łóżkiem, ale z zabójcą ukrytym za szafką. Co starasz się udowodnić? Ten skrawek materiału nie należy ani do trupa, ani do Ingora. Morderca podarł kawałek swojego ubrania, jak próbował wcisnąć się za szafkę. Kiedy już sobie poszedłeś, położył ciało przed łóżkiem i dał nogę. Wcale mi się to nie podoba, że według twojej teorii byłem tak cholernie blisko napastnika. Ale to, co mówisz, ma sens. Jeśli jesteś gotowy, powinieneś o tym opowiedzieć Nekowi. Dobra, zanim powiemy o argumentach, to jestem bardzo ciekawa... Dobra, spróbujemy argumenty sobie sprawdzić. Gaj. Dobra, argumenty. Do motywu. Ingor... Tak, no to jest prawda, nie robi się tak. Skrawka materiału. Nie należy ani do Ingora, ani do zmarłego. Materiału nie należy do Ingora. Ten skrawek materiału nie należy ani do Ingora. Dobra, no powiedzmy tak. Rana na plecach.
Bardziej to, no bo nie miałem jak go w ogóle zajść od tyłu. Denat musiał przebywać w chacie jeszcze przed burzą. Denat musiał rano wejść do chaty i wtedy został potajemnie zabity. No nie, no bardziej przed burzą. Byśmy powiedzieli. Charakteru Ingora. No nie, to raczej nie. Do szafki. Ktoś ukrył się za szafką. Ktoś przesunął szafkę, żeby się za nią ukrył, kiedy już świętowanie dobiegło końca. Dobra. No i to jest... Nie ma. Nie sądzę, żeby to wystarczyło. Dobra, może nasze rozumowanie jest złe. Mało ważne. Spróbujmy bronić Ingora przed Nekiem. Jestem gotów bronić Ingora. No to ciekaw jestem, ale ostrzegam. To twoja jedyna szansa. W porządku. Jeśli zabraknie ci w trakcie argumentów i będziesz miał coś do sprawdzenia, biorę ze sobą Ingora i spadamy z to. Dobra, zobaczymy. Jestem gotowy. Dobra, to mów czy... Dobra, do szafki. Ktoś przesunął szafkę, żeby się za nią ukrył, kiedy już świętowanie dobiegło... Mówisz więc, że morderca albo ofiara mogli tu przebywać cichaczem? Nie brzmi wcale tak głupio. Okej, w porządku. Skrawek materiału. Nie należy ani do Ingora, ani do zmarłego. Ten skrawek materiału nie należy ani do Ingora, ani do zmarłego. Naprawdę wątpię, żeby te strzępy tak po prostu znalazły się w tej chacie. Masz na myśli, że to coś pochodzi z ubrania rzekomego sprawcy? No cóż, do jakiejś części garderoby musi w końcu pasować. Dobra, no tutaj wydaje mi się, że jest dobrze. Rana na plecach. Tutaj bym próbowała na razie poczekać. Burza i wilgotność. Ciało jest suche, a w nocy szalała burza. Zatem Denat musiał już przebywać w chacie wcześniej. W tym czasie odbywało się wielkie świętowanie, więc ktoś mógł bez problemu wkraść się do chaty, nie przyciągając uwagi. No, skoro już o tym wspominasz, to rzeczywiście dziwne, że po takiej burzy wszystko tutaj jest takie suche. Dobra, no to mamy w sumie trzy argumenty. Do tej rany na plecach moglibyśmy się jeszcze odwołać. Ingor był tego wieczoru zbyt wstawiony, żeby móc kogoś zajść od tyłu, albo był zbyt upity. Trup ma wbity w plecy sztylet. Ingor był jednak tego wieczoru zbyt wstawiony, żeby móc kogoś zajść od tyłu. Nie taki zły argument. Tylko nieliczne piusy potrafią tak precyzyjnie dźgnąć. Dobra, no i nie wiem. Czy motyw i charakter? Bez sensu. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Nieźle jak na kopacza. Twoje argumenty mają nawet sens. To jak twoim zdaniem doszło do morderstwa? Patte z jakiegoś powodu znalazł się w chacie Ingora podczas świętowania. Jako, że był niezbyt lubiany w okolicy i miał aż nadto wrogów, ktoś za nim podążył. Zaszedł Patte od tyłu i dźgnął go sztyletem w plecy. I tak obarczono winą Ingora, bo morderstwo miało miejsce w jego chacie. W tym czasie nie było burzy, dlatego ciało było suche. Żeby nikt nie zauważył ciała, zanim Ingor pójdzie spać, sprawca musiał się gdzieś ukryć. Dlatego przestawił półkę, chowając się za nią z ciałem Patte, a przy tym nieświadomie podarł część ubrania na gwoździu. Kiedy biesiada już dobiegła końca, a Ingor leżał w łóżku pijany, napastnik wylazł z kryjówki, przewracając przy tym zawartość półki. Szalała burza, więc nikt tego nie zauważył. Morderca położył Patte przed łóżkiem Ingora i zniknął pod osłoną nocy. To kto w takim razie jest mordercą? Nie mam pojęcia, ale to nie Ingor. No dobra, wiesz co? Jeśli chcesz zarobić trochę rudy, to przyprowadź mi prawdziwego sprawcę, panie detektywie. Ej, Ingor! Twój przyjaciel wybronił cię z lochu! Super, udało się. A co z ciałem? Wyrzucę je za palisadę, niech ścierwojady się nim pożywią. Ja mam przerwę aż do czasu kolejnego morderstwa. Dobra, plus 300 punktów doświadczenia. Dobra robota, przyjacielu. Jestem ci niezmiernie wdzięczny. Kto wie, czy kiedykolwiek opuściłbym lochy. Nie ma sprawy. W końcu chciałbym kiedyś zobaczyć swoją rudę z powrotem, skoro byłem zmuszony oddać resztę Brabakowi.
W takim razie weź moją. Ja już najlepsze lata mam za sobą. Dlatego nie potrzebuję płacić pieniędzy za ochronę. Niebawem znowu postawię cały swój majątek w zakładach na arenie, a cała wygrana powędruje do ciebie. Ach, na mnie już pora. I co teraz zamierzasz? Zostanę tu jeszcze przez jakiś czas. Kiedy kilka dni temu wróciłem z kopalni, jakiś kopacz przejął sobie moją starą chatę i przekupił strażnika, żebym się od niej trzymał z daleka. Dlatego Ingor pozwolił mi tymczasowo sypiać tutaj, zanim jeszcze wyląduję na ulicy. Tak się niefortunnie złożyło, że tej nocy jeszcze się trochę szlajałem po naszej balandze. Gdybym tu został, ta cała historia z morderstwem prawdopodobnie nigdy nie miałaby miejsca. Pomóc ci odzyskać swoją starą chatę? Nie, dzięki. Nie chcę wdawać się w kłopoty. Wolę zwyczajnie rozkoszować się w spokoju swoim czasem poza kopalnią. Ale gdybyś mimo wszystko znalazł w obozie jakąś wolną chatę, nie odmówię. Okej, okay, w porządku. W poszukiwaniu chaty nowe zadanie. I Ingor, coś jeszcze możemy porozmawiać? Nie, czyli tutaj mamy też sprawy już załatwione. Bardzo sprawnie nam to poszło, bardzo mi się podoba, że się tak udało. Jak my stoimy z punktami doświadczenia? No, mamy jeszcze sporo. Znaczy, troszeczkę, wiecie, mobków do pokonania i mamy to. Co my mamy tutaj? Mebel zdobi człowieka. Branson potrzebuje krzesła, stołu i półki, tak. To musimy na pewno kretoszczury troszeczkę jakieś pobić. To się już więcej nie najsampier pokuszę. Dobrze by byłoby chyba udać się do swojej chaty. Myślałem, że to się skończyło. Żeby się przespać po prostu. I zobaczymy wszystko dalej. No mamy jakieś tam zadania przy obozie szkodników. Moglibyśmy się tam też udać. Tu jest oczywiście Diego, Malte. Tu jest moja chata. Ty. Nie! Gdzie ja mieszkam? Przepraszam, tu mieszkam? Tak, moje łóżko. Ja się pomyliłam? Która jest godzina? 15, dobra, to śpimy do rana. W porządku, nie ma jakichś gości dziwnych. I co my robimy dalej, moi drodzy? Mamy jeszcze trochę czasu. Test zaufania, męskie zajęcie. Wiecie co, poszlibyśmy może do tego obozu tych szkodników. Z prostej przyczyny. Mamy tam kilka zadań i to nie jedno, ale kilka do zrobienia. Także moglibyśmy to zrobić. Tutaj widzę, że ktoś w ogóle stoi. Jakiś kopacz. Halo? Halo, panie kopaczu, kim ty jesteś? Gren tutaj jest. Co ty tu robisz? Zbieram rośliny dla maga Toreza. Niestety nie mogę znaleźć wszystkich z mojej listy. Czego jeszcze ci brakuje? Ach, wielu takich typowych roślin. Wcześniej czy później się na nie natknę. Mam jednak problem z orkowym zielem. Tutaj wokół starego obozu go nie ma. A obszar, po którym można się poruszać, jest na tę chwilę dość ograniczony. Nie masz go przypadkiem przy sobie? Raczej nie widzi mi się iść za nim specjalnie do lasu. Nie. Szkoda. Jeśli natkniesz się na jakiś okaz, proszę daj mi znać. Rozejrzę się później po lesie. Okej, okay, orkowe ziele, no to albo na ziemiach orków, albo tam po drugiej stronie może być jeszcze, jak się idzie w stronę Placu Wymian. Mi się kojarzy, że tam też orkowe ziele można było znaleźć. Dobra, chodźmy w takim razie do tego obozu szkodników. Tutaj raczej nie mamy obok nic już do zrobienia. Tam na razie nie idziemy w prawo. Ja nie zabiłam jeszcze tych ścierwojadów, naprawdę? No to w takim razie mamy na to okazję. Szczególnie, że teraz już umiemy lepiej walczyć troszeczkę, więc powinno być prościej. Zobaczymy, jak sobie radzimy teraz ze ścierwojadem. Od razu... O, jak super! Pięknie, no i to się nazywa jakakolwiek walka w ogóle, nie? Już nie walczymy tak leszczyńsko. Dobra, nawet byśmy byli w stanie walczyć z wilkami. Ale dostałam cynk, że na wilki na razie najlepiej nie iść, lepiej się najpierw nauczyć skórowania. Ale no musimy też się nauczyć jeszcze otwierania zamków. Tutaj mamy Lorna. Niech to szlak! Dobrze się spało? O cholera, jeśli Brabak się dowie, że śpię na służbie, własnoręcznie mnie zabije. Mhm. Co dostanę za to, że nie powiem nic Brabakowi?
Jesteś tylko nic nieznaczącym kopaczem. Nikt nie będzie za tobą tęsknił, więc wyświadcz sam sobie przysługę i mnie nie wkurzaj. Okej. Skąd u ciebie to znużenie? Bo to właśnie mnie zlecono najnudniejszą możliwą robotę w całej tej zakichanej kolonii, czyli pełnienie warty. I to jeszcze w miejscu, w którym mało kto się pojawia. Nawet ci cholerni kopacze mają przynajmniej okazję ze sobą pogawędzić w kopalni, zaharowując się tam na śmierć. A ja tu tylko leżę martwym bykiem i liczę źdźbła trawy, aż mi się od tego usnęło. Jesteś tutaj sam? Właściwie miał mi jeszcze pomagać mój kumpel Havor, ale gdzieś go wcięło. Nie mogę pójść go szukać, bo zaraz pewnie zjawi się jakaś zgraja najemników, jeśli ruszę się stąd choćby na krok. No dobra, mogę się rozejrzeć rzeczywiście za Havorem. Mogę się za nim rozejrzeć. Zrób to. Jeśli go znajdziesz, dostaniesz ode mnie trochę rudy. W porządku. Gdzie może przebywać? Na pewno w obozie. To kawał lenia i nigdy bez powodu poza bramę nie wyjdzie. Zapewne kręci się gdzieś po zewnętrznym pierścieniu. W zamku nie ma zbyt dobrych warunków do leżenia brzuchem do góry i upijania się, bez zwracania na siebie uwagi. Dobra, to się przejdziemy po zewnętrznym pierścieniu. Ktoś jeszcze tędy przechodzi? Prawie że nikt. Szkodniki to w zasadzie pospolici rabusie i albo się obok mnie przekradają, albo obierają inną drogę. Myśliwy Christian i cień Kavalorn to jedyne osoby, które tu okazjonalnie widuję. Mhm. Czego mogę się spodziewać idąc dalej? Niewiele. Tuż obok znajduje się niewielka chata myśliwego Christiana, a bezpośrednio za nią blokada szkodników, żeby nikt niepowołany nie dostał się do nowego obozu. Jeśli postanowisz najpierw obrać ścieżkę na zachód, dotrzesz do niewielkiej orkowej wioski z pewną wiekową już świątynią. Kilka dni temu Bulit wraz z paroma innymi chłopakami przetrząsnął tę wieś i wytłukł każdego napotkanego orka. Krzyki docierały do mnie aż tutaj. Okej, w porządku, no to wiemy już dlaczego tam nie ma orków w tej świątyni. No ale na razie w tamtą stronę nie idziemy. Tutaj jest jeszcze kilka ścierwojadów, które wcześniej ominęłam, więc moglibyśmy teraz się ich pozbyć. I zaraz pójdziemy tam w stronę chaty Christiana. No bo też powinniśmy się nauczyć właśnie tego skórowania. Także musimy troszeczkę poziomów wydać i zdobyć. Ała. 50 jest za ścierwojada. A co tu? Jakiegoś agro? Nic? Pięknie, kolejny poziom. O to chodziło. Tak, oczywiście kropelki krwi wskazują nam tego ogara, który tam jest, ale to nie jest na razie dobry pomysł, jak wiemy. Znaczy, ścierwojad mi nic nie zrobił, ale ścierwojad a ogar to są troszeczkę dwa różne stworzenia. Tutaj jeszcze będziemy mieli kilka ścierwojadów, dokładniej dwa. No myślę, że mnie raczej nie podziobią, ale lepiej się zapisać i zobaczymy, co nas czeka dalej. Już chodziliśmy tutaj po tej okolicy. Ale no, tak jak pamiętacie, ja się tutaj cofam stąd. Ale już myślę, że swobodnie możemy raczej tutaj chodzić. No, witam panie ścierwojadzie. Gdzie mój kryt? Dziękuję bardzo. Super, mamy pozbierane mięsko, mamy expa. Czy tutaj był jakiś grzyb? Nie wiem, tutaj mamy grzyba. One się nam mogą później przydać, żeby się ewentualnie wyleczyć. Możemy przejść sobie tędy. No i co, chyba pogadamy sobie z Christianem raczej, mi się wydaje. Christian. Witam. Możesz od razu zawrócić. Szkodniki nie przepuszczą nikogo, kto nie należy do ich bandy. Nie zmierzam do nowego obozu. Nie? To co robi kopacz w tej okolicy? Tylko się rozglądam. No niezła zbroja. Chcielibyśmy taką. Niezła zbroja. Prawda? Jest zrobiona z płytek pancerzy pełzacza. Nawet zębacz nie zdoła jej przegryźć. Skoro już jesteśmy przy temacie, Skatti zlecił mi pewne zadanie. Ten gość z areną ze starego obozu? Czego ode mnie chce? Planuje wkrótce wpuścić na swoją arenę jakąś bestię. Gladiator kontra potwór. Ciekawe. Mam już pewien pomysł. Wiem, gdzie można spotkać białego cieniostwora. Chodź. Okej, biały cieniostwór, ale to już tak od razu. Jezu, nie mówcie mi, że on biegnie na te wilki głupie.
Proszę nie. Muszę się wczytać. Nie możemy tam iść na razie. Nie wiem, gdzie ja się zapisałam. Nie sprawdziłam. Chyba raczej nie. Tutaj 17:38. Jak ja to zrobiłam? To jest późniejszy zapis. Naprawdę ja się nie zapisałam tam obok... O Boże, dobra. Wiecie co? To jest może troszeczkę głupie, ale to są tylko ścierwojady. Trochę się dałam poobijać, ale to nic. Dobra, na razie o zbroję w takim razie nie będziemy pytać, bo... To nie jest raczej nic dobrego. On mnie zagada od razu, coś mi się wydawało, także... Albo nie. Dobra, dobra, na razie się to nie pytamy. Możesz mnie nauczyć czegoś o polowaniu? Pewnie. Jeszcze będziesz z ciebie dobry myśliwy. Okej, okay. Oprawiać zwierzynę. Chciałbym się nauczyć oprawiać zwierzynę. A co chcesz wiedzieć? I tak, mamy skórowanie gadów, ściąganie futer. Jezu, ile to kosztuje bryłek, nie? Ile ja mam w ogóle bryłek? Cholera jasna, nawet nie wiem. Można u ciebie trochę zarobić? Wyglądasz na osobę, która nie wie, co począć z nadmiarem rudy. To przez te zbroje? Ach, to moja własna robota. Nie wydałem na nią ani bryłki. Ale faktycznie, mógłbyś u mnie nieco dorobić. Zapłacę ci więcej za każdą wilczą skórę niż kupcy w Starym Obozie. Dobra, no moglibyśmy się nauczyć. Dlaczego płacisz więcej? Mam bezproblemowe dojście do nowego obozu. Ze względu na spór ze strażnikami, szkodniki mogą obecnie przemieszczać się po kolonii w bardzo ograniczonym zakresie. O ile wiem, tylko Aidan może się wszędzie zapuszczać. Dlatego ceny za skóry w nowym obozie tak zabójczo wzrosły. I mogę sporo przy okazji zarobić. Dobra, odnośnie... Ja... W porządku. I zanim zapomnę. Pewien najemnik z nowego obozu szuka jakiejś wyjątkowej... Na pewno sporo. Okej, okay, wilcze skóry. No nie mamy skór na razie. Oprawiać zwierzynę. Tak, no to nauczmy się ściągania futer. Jak mogę zdobyć skóry upolowanej zwierzyny? Zaczynaj skórowanie od zadu, przesuwając się stopniowo ku głowie. Spróbuj kilka razy. To nie jest takie trudne, a futra potrafią być bardzo cenne. Futra wilków i cieniostworów można wykorzystać do szycia odzieży. Badając futro zabitego zwierza, łatwo ocenisz, czy nadaje się do dalszego wykorzystania. Okej, okay. Ile ja mam w ogóle bryłek, bo to jest też istotna sprawa. 45 mamy bryłek. Łuk kawaleryjski, no nie mogę go na razie założyć. Mamy miksturę siły, ale na razie nie piję, bo nie wiem, czy są progi punktowe, czy nie ma. Mamy górski mech, który wygląda jak smoczy korzeń. Tak, jak smoczy korzeń. Dobra, no. Nauczyliśmy się skórowania, także to już jest jakiś plus. I teraz możemy w takim razie kontynuować dalej z Christianem jakąkolwiek gadaninę. Witam. Niezła zbroja. Tak, on nam oczywiście teraz będzie chciał pokazać tego cieniostwora. W porządku. No to teraz możemy iść, już umiemy skórować. Wilki nie powinny być problemem raczej. Nie wiem tylko, czy będę dostawała expa. Widzę, że tutaj tego grzyba nie wzięłam. Nie wiem, będziemy dostawać expa, czy nie? Tak, dostajemy expa normalnie. Pięknie. Tutaj tych wilków było sporo. Okej, okay, jeszcze jeden wilczek. W porządku. Okej, okay, tam jeszcze będziemy mogli iść, ale to może później. Chodźmy chwilowo za Christianem. Bo wiem, gdzie on nas mniej więcej prowadzi. Wydawało mi się, że tych wilków było tu więcej. Nie wiem, no zobaczymy. Są to pielce, mam nadzieję, że on mi je wybije. Byłoby super. Wiecie co, byśmy je tak sobie może zagrowali, te topielce. Widzę, że one się na niego agrują, to bardzo dobrze. W takim razie dajmy im się zagrować. Pięknie. Super, 170 za jednego. Dobra, on ma agro na mnie teraz.
Dobra, żeby mnie tylko nie uderzył. No, obawiam się, że będę musiała z nim stoczyć bitwę. O, dziękuję, że mi pomagasz. Super. Stopielca mogę zdejmować skórę? Nie mogę. Ale mamy to ogarnięte. Tam zadomowił się ten cieniostwo. Ale nim zajmiemy się później. Chodź, ruszamy dalej. Okej, no cieniostwór rozumiem, że będzie nam przydatny. Dobra, no skoro już tutaj jestem, to też pozbierajmy bagienne ziele. Jak widzicie, dzisiaj wreszcie wyszliśmy poza obóz. W ogóle zaczęliśmy coś robić w tym modzie, świetnie. No, jak już umiemy walczyć lepiej bronią jednoręczną, to już będzie naprawdę dobrze. Potem jak będziemy wracać stąd... A to już wracamy? Chłopie. Oż ty w dupsko, tam się ogary zalęgły. A tutaj coś jest? Nie widzę, najwyżej jeszcze później sprawdzimy. Ciekawi mnie, po cholerę on mnie tu zaprowadził, skoro już stąd wracamy. O, jeszcze zajrzymy do tego obozu, tylko nie wiem, czy tutaj skrzynka nie jest zamknięta. Nie znam się tak, na otwieraniu zamknięta. Zamków. Dobra. Z kolejnym poziomem nauczymy się otwierać zamki, bo z tego co pamiętam potrzeba 10 punktów, a właśnie je wydałam na skórowanie 1. Ale no, możemy też jeszcze właśnie przejść się tutaj. Liczyłam na to, że Christian tu pójdzie. O, drzewo możemy zrąbać, dobra. Przyda nam się potem. Za wcześnie przerwałeś. Okej, okay, czyli trzeba troszkę dłużej. Fajnie, że gra jednak mówi o tym, że się za wcześnie przerwało czy coś. Wystarczy? Jeszcze? Dobra, czyli to trochę trwa. W porządku. Obgadamy, myślę, że sprawę z Christianem, o tym pewnie cieniostworze i nie tylko. I na tym sobie chwilowo zakończymy. Super, mamy drewno. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek, tak mi się wydaje. Już dawno temu urządziłem tę jaskinię tak, żeby można było złapać jakąś bestię. Zanim jednak zaczniemy, będę potrzebował twojej pomocy. W czym rzecz? Przygotuję pułapkę, a ty w tym czasie załatwisz mi, powiedzmy, tuzin kawałków mięsa. Ponadto będą mi potrzebne 3 rośliny bagiennego ziela i 1 zębate ziele. Jeśli tylko przyniesiesz te rzeczy, będziemy mogli zacząć zabawę. Okej, no, a jaki masz plan? Jaki właściwie masz plan? Mięsem, który przyniesiesz, zwabimy cieniostwora do tej jaskini. Potem go oszołomimy i Skati będzie go mógł odebrać. W porządku. Chciałbym... A co chcesz? Dobra, tego na razie nie chcemy, bo nie mamy nawet bryłek. Co zamierzasz zrobić z tymi roślinami? Z bagiennego ziela wytworzy truciznę, która otumani cieniostwora. W przeciwnym razie nigdy go nie zaciągniemy na arenę. No mamy mięso, możemy oddać. Mam mięso. Świetnie. Dobra, dodatkowe... W sumie jeszcze wiesz co, skóry. Mam... Wilczas, dobra robota. Dobra, no oddaliśmy wilcze, to już jest coś. W porządku. Tutaj w ogóle mapa kolonii. Super, nie musimy wydawać na nową mapę. Krótki łuk. Strzały. Nie wiem, czy krótki łuk nie będę mogła założyć przypadkiem. A czy ktoś nie chciał piwa? Krótki łuk możemy założyć. Ja nie będę dawać w zręczność, więc powinno być dobrze. Okej, mięso już jest rozłożone. W porządku, czyli musimy załatwić zębate ziele. Zębatego ziela mi brakuje. W ogóle słyszę gdzieś tutaj te wilki, mimo że już tutaj ani jednego nie ma. Dziwna sprawa, ich tutaj wcześniej było pełno. A tutaj nagle sobie zniknęły. No dobra, tak czy inaczej umiemy skórować, więc to jest duży plus. No i co jeszcze możemy, moi drodzy, na dzisiaj zrobić? Myślę, że możemy podejść do tego obozu. Do tego obozu tutaj tych szkodników. I to będzie chyba najlepszy aktualnie pomysł. Tutaj jest ta jaskinia dalej? Tam kawałek dalej? Chyba jest. No zobaczymy. Tutaj mamy szkodnika, tu jest chałkę. Kogo my w sumie szukamy? Tak w ogóle jeszcze. Nas tutaj wysłał... Zły nas tu wysłał. Powinienem porozmawiać na temat z Seaferem.
Okej, okay, no to w takim razie możemy go zapytać. To nie mój problem. Przesyłam pozdrowienia od złego. Cały czas czeka na swoją paczkę. A ja od kilku dni czekam na powrót posłańca, który miał ją dostarczyć. Pracujesz dla złego, prawda? Znajdź tego posłańca i zabierz mu tę paczkę. I przy okazji przekaż Łajzie, że będziemy tu na niego czekać. Czekaj! Jaką trasę obrał? Strażnicy przy południowej bramie zostali przez nas przekupieni, dlatego właśnie tam się udał. Ale skoro nigdy się u złego nie pokazał, to pewnie nawet tam nie dotarł. Może znajdziesz go po śladach? Czemu mam wrażenie, że został zjedzony przez tego ogara? Może ten posłaniec postanowił się ulotnić z towarem? Dokąd? Po takiej akcji nie mógłby się pokazywać ani w starym, ani w nowym obozie. Wagna też nie wydają się być dla niego idealnym miejscem, odkąd poderżnął gardło jednemu z sekciarzy. No to ruszam. Chwila! Weź ze sobą Simona. Wprawdzie ma jeszcze mleko pod nosem, ale potrafi być nieocenioną pomocą. Pokażę ci drogę. No dobra, paczka złego. Czyli mamy dalej zadanie do kontynuowania. Nie wiem, czy mogę te strzały zabrać. Spróbuję. Okej, widzę, że mogę. Nikt mi za to rąk nie chce odciąć. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Dobra, nikt sobie nic z tego nie robi. Wszyscy mają to gdzieś. Strzała jeszcze jedna. Dobrze, moi drodzy, w takim razie wydaje mi się, że w dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle. Myślę, że Simona sobie weźmiemy w kolejnym. Możemy jeszcze porozmawiać z innymi osobami. Tutaj są zwykli szkodnicy akurat. Tutaj jest chyba najemnik. Tutaj kończy się twoja podróż. Dlaczego? Co za głupie pytanie. Tak, no oczywiście wiemy, że nie możemy tam wchodzić. Ogłuchłeś! No już, no przecież nawet nie poszłam sobie tam. Dobra, tu jest szkodnik, jeszcze zobaczymy, kto tutaj siedzi. Kopacz, kopacz. Dobra, nie wiem, czy mogę ten chleb wziąć. Mogę. Czemu mnie? Bo biorę sobie jabłuszka. Dobra, czyli mamy do pogadania z kilkoma osobami. Zrobimy to w kolejnym materiale. Widzę, że kawaler tutaj przyszedł fajnie. Dziękuję wam, moi drodzy, za obejrzenie tego odcinka. Słyszymy się już w kolejnym. Mamy trochę zadań do roboty. I zobaczymy, jak to wszystko nam pójdzie. Już jest coraz lepiej, jak tam z kolejnym poziomem stoimy. No już też niedaleko, można powiedzieć. Teraz będą jeszcze szybko te poziomy wskakiwać w porównaniu do późniejszych leveli, także nie powinno być z tym problemów. Jeżeli film wam się podobał, możecie zostawić po sobie jakąś łapkę w górę albo jakiś miły komentarz. Albo jeżeli chcecie wiedzieć więcej, no to subskrypcję z dzwoneczkiem. Lecę montować dla was ten odcinek. Trzymajcie się, cześć!